Weź sobie na trawie spróbuj. Na trawie spróbuj. O, widzisz? Tomek, bydlaku, coś narobił. Zamiana. Gdzie są chłopaki? Tam uciekli. Trzeba uważać z gazem na tym kładzie. Nie jest mocny jak Holender. Ło! Na korzeniu jak mi wyrwało gierę. Ale dumny jestem z Kuby, że tak sobie daje radę. Tutaj jest ten tor, no jest wymagający, sypki piach.
jazdy na stojąco robi, nie, naprawdę mega jestem zadowolony z Kuby. Tomek, co ty odstawiasz, majster? Co ty? Na kółku chcę jeździć. Nie wiem, co zrobił. Nie wyjdzie. Ale muszę wam powiedzieć, aż tak dużo nie pali ten quad. Myślałem, że więcej będzie palił. Pierdziele, co ty, majster, robisz? Ty dzisiaj chyba zmęczony jesteś. O cie, panie. Zaraz rolkę wywali. Jedziesz. Majster, jak idzie.
wszystko gra. Panie, wyrwał Kuba. Kuba na przyszły rok też nie będzie wymieniał motocykla, będzie jeździł 65 cały czas. Musi ją opanować do perfekcji. Dopiero za 2 lata 85. Drugi raz pojedziemy na tor leśny do Ignalina, enduro. Kuba podstawy zna, teraz tylko trenować. Ten korzeń wjechałem. W dniach to był nie korzeń, i to wielki. Odstawił, patrzcie, na takich zakrętasach. Ucie, panie, co za kozak. Patrzcie, 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 co robi. Dobrze jest. Już jedzie swoje. Do nauki ten tor to jest piękny tutaj na Godziębie. Kuba, dobrze odrobione zadanie domowe. Tyle lat, co Kubę ucza.
jestem z niego i cieszę się, że to poszło w tą stronę, w tym kierunku. Kuba poszedł. Huski wchodzi, jak brezo wejdzie. Dobra, ja idę na podjazdy trochę.